czym nas zaskoczy dzień. Nie dość, że wracają po 16 latach, to jeszcze okazuje się, że wielką fanką Kalibra jest Grażyna Dobroń. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi się podobają nieodwracalne zmiany, zwłaszcza, że pasują do tego, co ja dzisiaj Państwu zaproponuję. Ale ja dzisiaj o zmianach, które można odwrócić. O. Instrukcja obsługi człowieka. Znaczy się o czym? O, no co można odwrócić? No jakiś stan zdrowia, stan chorobowy i tak dalej. Kiedy byliśmy zajęci pieczeniem ciast, szykowaniem świąt i przeżywaliśmy te święta, też wybieraliśmy się na Sylwestra. Ostatniego dnia starego roku Polska wprowadziła dyrektywę unijną dla kierowców, którzy mają zdiagnozowany bezdech senny. Otóż mogą stracić prawo jazdy. Bezdech to powracające cykliczne zatrzymanie oddychania podczas snu. Michał Kowalski, elektroradiolog. Wynikiem tych zatrzymań oddychania oczywiście jest niedotlenienie mózgu, ale również wielokrotne wybudzenia. Czyli człowiek jest słaby i zmęczony. Dokładnie tak. Niedospany. Tak. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy zdrowa osoba nie prześpi jednej nocy. Następnego dnia każdy z nas jest zmęczony, śpiący, senny. Natomiast osoba z bezdechem sennym doświadcza tego 365 dni razy w roku przez wiele lat. I tu żadne drzemki w ciągu dnia niczego nie załatwią. Nie załatwią, ponieważ sen nie jest efektywny. Pacjent mimo tego, że śpi, to i tak się wybudza w ciągu nocy kilkaset razy. Czy to jest drzemka popołudniowa, to nie ma znaczenia, bo pacjent w dalszym ciągu nie zaznaje tego głębokiego, relaksującego, dającego odpoczynek snu. Teraz każdy będzie poddawany takiemu badaniu. Czy ma bezdech senny? Będzie to dotyczyło kierowców nowych, którzy dostają prawo jazdy, ale i tych, którzy prawo jazdy już mają i są cyklicznie poddawani badaniu. Przychodzę, okazuje się, że mam bezdech senny i co? Trzeba się leczyć. Ale ja się nie godzę na leczenie. Wtedy dyrektywa unijna mówi, że prawo jazdy może być zabrane albo może być niewydane nowemu kierowcy. Czyli jest przymus leczenia. Jest przymus leczenia. Chyba, że ktoś nie chce mieć prawa jazdy. Wie pan, z dostępnością do lekarza jest trudno. Owszem, czeka się na badanie, myślę, minimum pół roku w Polsce. Natomiast do dwóch lat. Tak, są ośrodki, gdzie czeka się nawet dwa lata na badanie. A szacuje się, że chorych w Polsce mamy około 1,5 miliona osób. W interesie społecznym jest to, żeby ci wszyscy, którzy są kierowcami, prowadzą ludzi przez wioski, osiedla i tak dalej. Nam wszystkim zależy, żeby jednak oni byli przebadani i żeby tam żaden bezdech senny się nie trafiał. Ale jak człowiek pomyśli o sobie, że ja tylko przemieszczam się z miasta do miasta albo tutaj po mieście, to co to kogo obchodzi? Warto skorygować takie myślenie? Warto. Mamy badania amerykańskiej Fundacji do Spraw Bezpieczeństwa Drogowego. Nawet 50% wypadków może być powodowane przez niewyspanych kierowców. Mam osobę w mojej rodzinie, która ma bezdech senny, jeździ jak szalenie. I do głowy mu nie przyjdzie, że może coś być nie tak. Mamy wielu pacjentów, którzy do nas przychodzą i są wdzięczni, że ktoś im zaproponował terapię. Ponieważ jeżeli w ciągu dnia jesteśmy niewyspani, zmęczeni cały czas, to bardzo wpływa na nasz dzień. Natomiast jeżeli to można w prosty sposób wyleczyć tak naprawdę, to dlaczego by tego nie zrobić? Szczególnie żony się denerwują, patrząc, czy on oddycha, czy nie oddycha. Dokładnie. Czy jest wyspany, czy nie. A z drugiej strony, jeżeli ta przypadłość jest 10-15 lat, człowiek jest elastyczny, dopasuje się do każdych warunków. I takiej osobie się wydaje, że z nią jest wszystko w porządku, bo ona tak funkcjonuje i potrafi tak przejść cały dzień. Tak, natomiast w pewnym momencie te możliwości kompensacyjne organizmu się kończą i bezdech senny może powodować poza sennością dzienną, poza wypadkami samochodowymi, szereg jeszcze różnych komplikacji od nadciśnienia po udar mózgu i zawał serca. To się dzieje, to jest potwierdzone. Amerykanie mają wprawę, nie tylko w leczeniu, ale również w reagowaniu na to, czy przyznać to prawo jazdy, kiedy i tak dalej. Czego moglibyśmy się od nich nauczyć? Przede wszystkim, że pacjenta możemy zdiagnozować w domu. I go wystraszyć od razu, tak? Może nie wystraszyć, zaproponować mu jakieś rozwiązanie i możliwość dalszego normalnego życia bez ciągłego zmęczenia. I taki pacjent nie musi czekać wcale dwa lata na rozpoczęcie leczenia. Da się to zrobić szybciej. Są dostępne technologiczne rozwiązania, które mogą nam to ułatwić. No powiem szczerze, że nie spodziewałam się, że 1,5 miliona ludzi w Polsce ma taki kłopot. Więc ja uważam tak, badać się, badać, żebyśmy się wszyscy czuli bezpiecznie. Ale tylko 70 na ośrodków. Tak, i 70 ośrodków w Polsce. Także ja rozumiem, że teraz jest taka sytuacja, no wiesz, tu prawo naciska, a właściwie a no, możliwości są trochę smutne. No ale ja uważam też, że coś wymyślimy i sądzę, że to z wiosną jednak przyjdzie. Dlatego warto śledzić strony Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Transportu. Tam pewnie będą szczegóły. No i jak już Państwo będą przechodzili te testy po nowemu, według nowych zasad, to proszę dać znać, co się dzieje.
Grażyna Dobroń polecała i przestrzegała. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.